O nagrodę główną 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni walczy 13 filmów. Swoją nagrodę przyznali także dziennikarze. W głosowaniu bezapelacyjnie wygrała ekranizacja Łukasza Palkowskiego Bogowie, w której Tomasz Kot wcielił się w postać Razbigniewa Religii. Przygotowując się do Bogów, wiedziałem, że raczej nie będzie mi potrzebne chodzenie przez 3 miesiące, nie wiem, w garniturze religii z filmu. Bardziej wiedziałem, że potrzebuję takich charakterystyka fizyczna, nie? Czyli to przygarbienie, czyli to spojrzenie. To ludzie, którzy pracowali z nim w latach 80. mówili, że on był jakby chodzącym instynktem, że on miał po prostu dzikie oczy. On cały czas jakby wiedział, że trzeba, cały czas jakby miał plan B, C, D i tak dalej. On gdzieś tam sięgał za horyzont i do tego dążył. Profesora Religę naprawdę wszyscy kojarzyli, głównie z tych sejmowych korytarzy, kiedy on był w innym wieku, miał inną wagę, inaczej mówił. I presja przygotowywania się do tej roli, gdzie ja wiedziałem, że po prostu ludzie i tak kojarzą pana Zbigniewa Religę z przysiwionymi włosami i tak dalej, więc wiedziałem, że na pewno się ktoś na mnie tam rzuci, nie? Że będzie mnóstwo takiego tak zwanego hejtu pod tytułem to jest zły wybór i kiepski. I faktycznie tak było, bo jak ogłosili obsadę, no to taki mały deszczyk spadł. Kiedy spotkałem się z synem pana Religii, on mówi, błagam, tylko nie mówcie. Tam powiedział parę takich rzeczy, które się robi w serialach medycznych, w filmach, nie? Że lekarze, którzy stoją nad stołem operacyjnym, raczej nie mają... Są tak zawodowi, że raczej nie mógł, jeżeli aparatura, jeżeli to, co widzę, wszystko wskazuje na to, że mi pacjent schodzi, no to nie mówię, tracimy go. No i wszyscy, o Jezus, nie wiedziałem, nie? A zazwyczaj tak jest, tracimy go, on zaraz tego. Nie ma tak, to jest oczywiste, to są zawodowcy, oni na to patrzą po prostu i bardzo szybko operują fachowymi określeniami. Ja jestem palący, więc jakby to oczywiście to jest uciążliwe. No ale jakby nie każdy. Tyle. No nie, no tyle nie, ale wystarczy, że obraz jest nieostry, wystarczy, że nie wiem, komuś telefon zadzwoni, że ktoś zapomni tekstu, ktoś się pomyli, to zawsze od nowa, i ciągle od nowa. Miesiąc po filmie odkaszliwałem to wszystko, nie wiem, czy to jest poprawnie po polsku. Ale czułem, że było ciężko i miałem taki dosyć głęboki kaszel. Głowa należy do filmu albo do teatru i w tej chwili gram w filmie Disco Polo. Za chwilę zaczynam debiut Maćka Migasa, gdzie też jest bardzo ciekawe wyzwanie i tam też się właśnie wcielam w kogoś zupełnie innego, więc jest ciekawie, jest dobrze. Jestem jakby u szczytu formy zawodowej. O.